Dzień dobry. W programie Na Gazetkach witają Państwa Jan Bolanowski i Robert Schulz. Zapraszamy. Ponieważ szkoła blisko, bo za półtora miesiąca, no to już netto przypomina wszystkim, że warto zainwestować w plecaki do szkoły, w kredki, w zeszyty. Czyli po prostu przywitaj szkołę w środku lipca. Widzę, że to zima w środku lipca, bo to taka oferta Frozen. Królowa oczywiście śniegu, tak, ale jak ktoś chce na przykład mieć zeszyt w Barbie albo w Hot Wheels, to też może sobie zainwestować. Ale na razie w wakacje mało kto jeszcze myśli o szkole. I dzieci, ale nie tylko, ruszyły w świat znajdować Pokemony. Jest gra Pokemon Go. Słyszałeś, Robercie, o niej? Tak, ale jeszcze nie grałem. Bo w Polsce jej jeszcze oficjalnie nie ma, ale na telefonie można sobie zainstalować. Ludzie chodzą po mieście i szukają Pokemonów. No ale co zrobić, jeśli się wyczerpie bateria w telefonie? I tutaj Lidl przychodzi z pomocą. Jest ładowarka solarna za 49,99 zł. Wystawiamy ją na słońce, podpinamy kabelkiem do telefonu i możemy Pokemonów szukać w nieskończoność. A jakby było pochmurno, to jest też powerbank w takiej samej cenie. Niosąc ładowarkę solarną, ładujesz powerbank, szukasz Pokemonów. Tylko trzeba się potem przełączać, wpinać. Jak ktoś nurkuje, to ma wprawę, na przykład dokładnie. Przy zmienianiu butli i tak dalej. W jednej kieszeni pokebole, w drugiej powerbanki, a komórka. Ładowarki. Tak. Cudo na kiju jednym po prostu słowem. W Biedronce wakacyjna oferta pieluch. Do pływania i na plażę. Pieluchy Dada Swim Pants za niecałe 12 zł. W różnych rozmiarach, od małych do dużych. Te największe nawet dla 18-kilogramowych dzieci. No i jak rozumiem, wodoszczelne majteczki do pływania i zabawy. Dla amatorów mięs wszelakich Alma przygotowała nie lada gratkę, ponieważ jest przecena. Na przykład na słynną szynkę Krakus. Janek, na pewno kojarzysz. Co prawda była w konserwach, właśnie, a tu jest z kluczykiem. Taka zrazowa, tak? Tu jest bez kluczyka, ale przeceniona z 40 zł. Do 29,99 groszy, czyli o 10 zł, o 1/4. To jest całkiem niezła przecena. Najważniejsze pytanie tego lata to wcale nie być albo nie być, tylko krótka, midi czy maxi, bo to jest pytanie zadane przez Lidla, który tutaj przygotował, zobacz Janku, mnóstwo fajnych sukienek. Są tutaj sukienki, które wyglądają jak wieczorowe. No w takiej sukience można iść chyba spokojnie latem na przyjęcie, na raut w ogrodach opery. W ambasadzie na przykład. W ambasadzie, dokładnie. Można też iść na zakupy w takiej sukience midi na przykład. Albo w krótkiej iść sobie na plażę. I tutaj jest ciekawostka, bo tutaj do takich sukienek pasują tak zwane biustonosze z okroju bokserskim. I tutaj je mamy właśnie za 19,99. Biustonosz push-up, czyli taki podbijający walory pań z takimi ramionczkami, które się krzyżują tutaj z tyłu. Tak, i jak koronkowe skrzydełka wyglądają. Tak, bardzo. Tak. Jak skrzydełka motyla, czy raczej te ćmy, jak są czarne, ale mieszczą się idealnie pod wycięcie sukienki. To krótką midi czy maxi, którą wybierasz? Chyba midi. Ja zawsze jestem takim człowiekiem środka. Człowiek środka. A w netto prawdziwy hit. Akcesoria spa. Pół stopki i napiętki za 14,99. Tak to wygląda, jak takie trochę pocięte skarpetki. Tylnia połowa i przednia połowa. Ale są też wielokrotnego użytku skarpetki za 19,99 i rękawiczki. Ciekawe, czy pół stopki są wielokrotnego użytku. No na pewno też. I jeszcze taka rękawica do masażu za 12,99. Zobacz, Robert, 9 rolek, 360 stopni. Pomaga zredukować celulit do masowania na sucho i na mokro. Daj jest pokazane, jak to działa. Przykładamy rękę i masujemy. Ręce, które masują. Ręce, które leczą z celulitu. Każdy sobie lubi troszeczkę pofikać, polatać. I zobacz, Janku, mają też okazję pofikać i polatać małe koty. Duży drapak dla kota. A nawet tak skonstruowany, że może być dobrą zabawką i dla trzech kotów. Zobacz, jeden mieści się w budce, drugi w tym czasie może tutaj leżeć na powierzchni odkładczej, czy jak to tam zwał, na takiej półeczce, a trzeci jeszcze tutaj na takiej kołysce na wysokości 1,20 m. No niech wskoczy, to mały na pewno to potrafi. Więc każdy się lubi pobujać. My również lubimy sobie poskakać, a Państwu życzymy
świetnej rozrywki przez całą resztę wakacji. Żegnają Państwa Robert Schulz i Jan Balanowski. Dziękujemy.